nazywam się Magda Tomalak, witam na moim kanale Zodiakalne Panny. Zobaczymy dzisiaj, co czeka Was w sierpniu 2022. I pamiętaj też, żeby zasubskrybować mój kanał, w ten sposób nie ominą Cię za żadne czytania, które publikuję. Dobrze, a tutaj na sierpień mamy kartę Wisielec i kartę Pustelnik. Czyli wygląda na to, że nadal, o ile dobrze pamiętam, nadal, bo w poprzednim chyba tygodniu tak samo było, w sensie bardzo podobnie, będziesz potrzebować tego czasu dla siebie, żeby móc spojrzeć jeszcze w głąb siebie. Być może jest to spowodowane tym, że dowiedziałeś się czegoś nowego, czy to na swój temat, czy ogólnie na temat świata, życia, swojego światopoglądu i potrzebujesz teraz czasu, żeby jakoś tą wiedzę zintegrować, przemyśleć sobie, poczuć w sobie. Albo odwrotnie, właśnie potrzebujesz trochę czasu, żeby może jakąś sprawę przemyśleć i spróbować spojrzeć na nią z innej perspektywy, poszukać jakiegoś rozwiązania. Dobra, co mamy? Kartę Głupiec i kartę Królowa Monet. Może stoisz teraz tak na jakimś rozdrożu albo przed po prostu rozpoczęciem jakiejś nowej pracy, albo szukasz nowej pracy, myślisz o założeniu swojej firmy. I prawdopodobnie właśnie te przemyślenia tutaj, czy ta potrzeba spojrzenia z innej perspektywy na pewne sprawy dotyczy spraw finansowych, rozpoczęcia czegoś nowego, czy może rozmyślasz, jaki nowy kurs, jakie nowe kwalifikacje zdobyć, które odbiją się później jakby pozytywnie na Twoich finansach, albo jak jeszcze podejść do, no właśnie do swojego biznesu, żeby go rozkręcić, bardziej zdobyć nowych klientów, no albo w pracy, tak? Może co nowego w pracy, zrobić może porozmawiać ze swoim szefem na temat awansu, czy jakiejś podwyżki. Dokładnie, no i to wszystko w celu tego, żeby móc realizować jakieś swoje marzenia, czyli może masz jakiś plan, jakiś swój cel, na który potrzebujesz dodatkowych pieniędzy i z myślą właśnie o tych planach, o tych swoich marzeniach myślisz teraz, planujesz jakoś tak, no, skąd wziąć na to pieniądze. Dobrze, zobaczmy teraz, co w finansach, w karierze. Królowa Kielichów, ósemka monet przepraszam, as buław. Więc mam takie poczucie, że rzeczywiście to zaglądanie w siebie, to takie spędzanie czasu ze sobą prawdopodobnie, albo przynajmniej w dużej mierze, odnosi się do sfery finansowej i myślę, że to jest właśnie to, co pomoże Ci znaleźć rozwiązanie. Tutaj mamy tego asa buław, który symbolizuje jakiś nowy pomysł, jakąś nową ideę, i ósemkę monet, która jak najbardziej jest taką kartą pracy, siedzenia nad czymś, nad jakimś rzemiosłem i wykonywania takiej, no, roboty samej w sobie. I ta Królowa Kielichów tutaj, to widzę to jako takie właśnie pójście za głosem serca, takie pozwolenie sobie poszukać w sobie tego rozwiązania, które jest tak jakby w zgodzie ze sobą, poszukania gdzieś w głąb siebie tego rozwiązania, nie na zasadzie, że idę i pytam ludzi, czy pytam kogoś o poradę, o to, jak oni sobie poradzili w takiej sytuacji, tylko takiego znalezienia czegoś, co rezonuje ze mną, co jest moje, jakimś takim pomysłem, który wychodzi bezpośrednio ode mnie. Dobra, w relacjach mamy Króla Mieczy, który do góry nogami wypadł. Zobaczmy, co tutaj jeszcze w relacjach. Dziesiątka monet i as monet. To dla części z Was mam takie poczucie, że dla tych osób, które nie są teraz w relacji, to jest taki moment typu
Nie szukam teraz nikogo, skupię się na pracy. Wtedy najprawdopodobniej, w sensie zazwyczaj to jest moment, w którym rzeczywiście kogoś się poznaje, no ale też nie zawsze. Może rzeczywiście teraz potrzebujesz czasu, żeby poukładać się jakoś ze swoimi finansami, ze swoim życiem, a nie jest to moment na to, żebyś szukała czy zaczynała jakąś nową relację. A jeżeli jesteś w jakiejś relacji, to może to być też troszkę takie nie tyle odcięcie się, co skupienie się trochę bardziej na sobie, na pracy ze sobą, po to, żeby jakby ze świadomością tego, że to się w przyszłości jakby pozytywnie, że to w przyszłości pozytywnie wpłynie na, też na Twoje relacje, tak? Bo im lepiej ja się czuję sama ze sobą, im lepiej sobie radzę w swoim życiu, w swojej karierze, im lepiej, jakby w im lepszej, w im lepszym humorze jestem, tym, no wiadomo, tym bardziej przyjaźnie nastawiona jestem do bliskich i przez to też no, lepiej te kontakty, gdzieś te relacje się układają. Więc jakby myślę, że masz świadomość tego, ale na razie raczej skupiasz się na pracy. To już w ogóle któryś znak, dla którego bardzo podobna energia jest. Więc może jakaś grubsza sprawa z tym, taki moment, gdzie ludzie zabierają się po prostu do roboty, nasycili się może na jakichś wakacjach relacjami z bliskimi, a teraz się właśnie każdy zastanawia, co mogę zrobić dla siebie, tak? Jak mogę poprawić swoje finanse, swoje samopoczucie, swoje zdanie na swój temat. Dobra. Zobaczmy w takim razie, na co powinnaś uważać. Król kielichów i karta porada. Dwie karty mamy, cesarzowa i dziesiątka mieczy. To jedna z takich, na co uważać, to powiedziałabym, uważaj na to, żeby nie nadużywać alkoholu. Jeżeli ktoś z Was no, lubi takie rozrywki. Albo okej, teraz jeszcze o tym pomyślę. Tutaj jako poradę mamy kartę właśnie cesarzową i dziesiątka mieczy. Czyli myślę, że to jest właśnie, tak jak mówiłam, no taki dla Ciebie ważny czas, żeby popracować teraz nad sobą, nad swoją energią, ogarnąć jakieś swoje rzeczy i też jakby jest to taki moment, w którym zakończysz jakiś cykl pewnych ograniczeń, tak? No jak wyjdziesz, znaczy wymyślisz jakiś nowy pomysł na siebie, swoją karierę, w swojej pracy, to będzie to taki moment, który jakby domknie jakiś cykl pewnych zmartwień. Może zaczniesz więcej zarabiać, więc te zmartwienia o finanse gdzieś odejdą, czy wymyślisz jakiś nowy pomysł na biznes, tak? Coś, co będzie Twoją pasją. Może wcześniej wmawiałaś sobie, że na tym nie da się pieniędzy zarobić, a nagle poznasz kogoś, czy zdasz sobie sprawę, że owszem, da się i to będzie takim właśnie domknięciem cyklu takiego martwienia się gdzieś o to, czy takiego niedoceniania siebie. I, no i ważne właśnie tutaj jest, żeby skupić się no, rzeczywiście na sobie, na tym, jakie Ty masz wartości, jakie masz jakości, co jest dla Ciebie ważne, jakie masz zasoby, które możesz wykorzystać w swojej karierze, czy ogólnie w swoim życiu, po to, żeby jakby, które ze swoich cech możesz jakby jeszcze pod, jakby to powiedzieć, nie, nawet nie przypudrować, ale no tak podkręcić, tak, żeby bardziej z nich korzystać. Może masz jakieś zainteresowania, czy wiesz, że masz jakieś mocne strony, ale jakoś nie korzystałaś z nich, nie wiem, może mówisz w jakimś języku, ale nigdy nie pomyślałaś, żeby wykorzystać ten język do pracy w jakiś sposób, tak? A teraz sobie ten język odświeżysz i znajdziesz na przykład lepszą pracę, która da Ci więcej radości i lepsze pieniądze. Coś z tego typu. A jeszcze odnośnie tej pory, tego, na co uważać z tym królem. Takie, może jeszcze mam poczucie właśnie, że może rzeczywiście to nie jest moment, w którym
musisz się skupiać na partnerze, bez względu na to, czy go masz, czy nie masz. Mam takie poczucie, że partner sobie dobrze radzi i nie potrzebuje teraz Twojej opieki i Twojej bliskości. Może dzięki temu, że Ty zajmiesz się sobą, to będzie taka inspiracja też dla tego partnera, żeby on zajął się sobą i też jakby zaczął się rozwijać bardziej w swojej karierze, jakby tam w swojej części życia, tej takiej prywatnej, obok waszego związku. Tak, no a jeżeli nie masz partnera, no to może właśnie to nie jest czas na to, żeby go szukać, bo to jest taki moment, w którym ty jakby przerabiasz siebie na coś nowego, więc też partner, którego byś teraz poznała, jest partnerem dla tej jakby starej ciebie, tak? A za jakiś czas, jak już przejdziesz pewien proces, troszeczkę przekroczysz tutaj pewien próg i dopiero wtedy poznasz nową osobę, to będziesz jakby nowa, taka osoba, która będzie miała jakieś nowe jakości, będzie kimś takim nowym typem osoby, z którą na przykład wcześniej się nie spotykałaś, a zawsze chciałaś, tak? Czyli jakby tak wejdziesz na wyższą wibrację i to pozwoli ci znaleźć też kogoś, poznać kogoś bardziej wartościowego, czy może kogoś, kto będzie bardziej do Ciebie pasował, do tej nowej Ciebie, tak? Gdzieś jakieś zmartwienia zestawisz, czy na przykład zamiast poznawać partnera, który też martwi się o pieniądze i średnio sobie radzi w pracy, to już jakby za jakiś czas poznasz partnera, który będzie sobie, jak już Ty sobie zaczniesz lepiej radzić w finansach, tak? No to wtedy będziesz mogła znaleźć partnera, który będzie sobie tak samo dobrze radził, albo też będzie się tak rozwijał jak Ty i no i wtedy po prostu będziecie do siebie bardziej pasować. Takie mam poczucie przynajmniej tutaj na razie. No dobrze, to by było w takim razie tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że to czytanie było dla Ciebie pomocne i do usłyszenia niedługo.